Stare mecze w kółko puszczają. Za co ja płacę ten abonament? A nie, przecież kurwa nie płacę. Mogliby chociaż ekstra klasę puścić. Chociaż nie wiem, czy chciałbym to oglądać. Zobacz, Grażynka, na tą, patrz, patrz. Zobacz, udaje porządną, mąż, dwójka dzieci, a tu w serialu się z innym całuje. No ale wiadomo, za pieniążki to by wszystko zrobiła. Kiedy zaprosiłaś mnie na kolację. Kampania prezydencka nabiera rozpędu. Wciąż jest wiele niewiadomych. Rozpoczyna się festiwal obietnic. Wielkie mi co. Każdy głupi może być takim kandydatem na prezydenta. O właśnie. Ciekawe, ile pieniążków taki prezydent zarabia. Grażynka, ile taki prezydent na czysto wyciąga? Ja wiem. Z 14 to na pewno. 14 tysięcy to będzie chyba z 5 zer. Razy 12 miesięcy. Razy 5 lat. Ale się można ustawić. Ten kraj potrzebuje takiego prezydenta jak ja, a ja potrzebuję takiej wypłaty jak ten prezydent. W czym taki kandydat jest lepszy ode mnie? Aparycję mam, wykształcony jestem, bo kiedyś technikum to jak teraz studia. Sprawnie poruszam się na arenie międzynarodowej. Sasza, 2 litry bimbru za karton fajek. Da, da. Potrafię podejmować trudne decyzje. Szwagier, mnie już nie lej. Jutro mam na 7 do roboty. I w sumie, Grażynka na pierwszą damę by się nadała. Nie jeden zdrowy chłop by się jeszcze połakomił. Jessica dobrze się uczy, mądra dziewczynka, to by się jeszcze w kampanii przydała. A Piotrowi? Piotr, odwrotnie. Dobra. A Piotr to będzie robił rzeczy niewymagające myślenia. Wszystko wskazuje na to, że wygram te wybory. Bierzemy się do roboty. Tato, posłuchaj, nie ma rady. Musisz zebrać 100 tysięcy podpisów, czaisz? Kurde, co tu zrobić? Piotr, wymyśliłem. Tato, naprawdę to nie jest dobry pomysł, nie widzisz tego? Piotr, zaufaj mi, to jest idealny pomysł. Chodzisz po domach, podajesz się za kominiarza, pogrzebiesz coś przy piecu i potem mówisz, żeby ci to podpisali. I cyk następny podpis. I cyk jeszcze jeden. I tak 100 tysięcy. Co? Człowieku, przecież to jest nielegalne, zamkną nas za to do pierdla. Piotr, ludzie jak zobaczą kominiarza, to się jeszcze ucieszą, że im szczęście przyniesie. No, na pewno. Jessica, twoje zadanie jest następujące. Masz się dowiedzieć, czego od prezydenta chcieliby twoi koledzy i koleżanki. Muszę posłuchać najmłodszego pokolenia. A teraz czas wyjść posłuchać głosu ludu. Czego pan potrzebuje? Kierowniku, dwójaczki. 2 złote dla wszystkich. Dobra. Ja, to bym panie Januszu właśnie tak to widział. Dobra, zapisujemy. Napaść zbrojnie na Niemców, okej. Czyli tak. 0% VAT na kije baseballowe, kastety, kominiarki i odzież sportową. I zapomniał pan jeszcze wpisać dodatkowego przedmiotu na maturze, wyciskanie sztangi leżąc, mordo. Z tym może być problem, ale zobaczę, co się da zrobić. Dzięki, Ryju. Piotr, daj mnie te podpisy. Tato, ostatni raz się dałem w coś takiego wmanewrować, rozumiesz? Janusz, widziałeś gdzieś berło? O-o. Piotr, kampania nabiera rozpędu. Jako szef sztabu musisz mi załatwić jakiś wywiad. Jasne, tato. Panie Januszu, czy może pan jeszcze raz to powtórzyć? Panie redaktorze, tak jak mówiłem, puny już się nakradły, nadszedł czas, żeby zaczęli kraść zwykli ludzie. Wybory prezydenckie nabierają tempa. Niespodziewanie pojawił się nowy kandydat, pan Janusz, który ma już przeszło 7% poparcie. Tato, coś ty za bzdury w tym radiu wygadywał. Piotr, nie ucz ojca polityki robić. Załatw ty mnie lepiej jakiś wywiad w telewizji. Idę porozmawiać z resztą sztabu. Jessica, po kolei, co ustaliłaś? Co mamy zmienić w tym kraju? Rok szkolny od stycznia do marca, reszta wakacje. No bez przesady. No dobra, do kwietnia. Oprócz tego przerwa w szkole 45 minut, lekcje 10 i najważniejsze, prowadzenie programu Słodycze Plus. Okej, ja to załatwię, ale najpierw ty coś załatwisz.
Masz powiedzieć wszystkim dzieciom, żeby przekazały swoim rodzicom, że jeśli oni na mnie zagłosują, to dzieci będą grzeczne przez cały rok, a w walentynki pójdą spać o 19. Jasne. No i super. Piszą w internecie, że idę jak błyskawica w sondażach. I to mi się podoba. Jak tak se pomyślę, to ta polityka jest prosta jak zmiana koła w Passacie. Janusz, taki z ciebie wielki kandydat, a nawet hasła wyborczego nie masz. O kurwa, faktycznie, przecież muszę mieć jakieś hasło. Kurde, co? Kurde, hasło musi być proste i prawdziwe, kurde. Wiem, lepiej już było. Nie, kurde, nie pasuje, no kurde. Mam następne, tak. Będzie rymowanka. Na mnie głos się nie zmarnuje, bo reszta to są zwykłe... Nie no, kurwa, to nie przejdzie, no. To hasło musi być takie nowoczesne, no. Coś trzeba obiecać, ale jednocześnie nie obiecywać. Mam. Wszystkich ich zakasuję. Sensacyjny kandydat na prezydenta pan Janusz już dziś zaliczy swój telewizyjny debiut w programie W ogniu pytań. Dobra kurwa, trzeba przygotować się do tego programu. Moje założenia nowej matrycy VAT definiują, co za nie tego, 3 miliony aut elektrycznych i te auta uratują kopalnie i opłata klimatyczna, nie no, nie nauczę się tego. Trzeba być po prostu sobą. Idę na żywioł. No i co z tego kurwa, że tak mówiłem? Proszę pana, takiej bezczelności w tym programie jeszcze nie było. Słuchaj, ja żem z tobą wódki nie pił. Nie przypominam sobie, żebyśmy byli na ty, hieno dziennikarska. Wbrew oczekiwaniom politologów, Janusz po skandalicznym wystąpieniu w telewizyjnej debacie zyskuje kolejne punkty procentowe poparcia. Wow. Liczę, że pan Janusz wygra i dotrzyma obietnic, a wtedy pierwszy biorę karabin i ruszam na Berlin. Przynajmniej to jest szczera mordeczka, człowieku. Mówi co myśli, no, ma mój głos, nie? Tato, posłuchaj. Wchodzimy w decydujący moment kampanii. Nie zrób nic głupiego, mam już ponad 50% poparcia i od teraz będziesz non-stop w telewizji. Pilnuj się. Jestem na to gotowy. Jeśli po wygranej wyborach Polskę odwiedziłby prezydent USA, to co by pan zrobił? Postawiłbym 07 i pogadał jak chłop z chłopem, bo po alkoholu to każdy prawdę powie. I jeszcze zapytałbym, jak to było z tym UFO, co się u nich na pustyni rozbiło. Gotowy? O. Spot wyborczy, ujęcie 12, kamera, akcja! Jeśli chodzi o sprawy z Niemcami, to ja dzisiaj zadzwonię do tej Makreli Engel i wyjaśnię parę spraw. Dobra, mamy to. Prowadzono złą politykę, więc zostajemy daleko w tyle za krajami rozwiniętymi, które inwestują w auta elektryczne. Dobra, dobra, nie zesrajcie się z tymi elektrycznymi samochodami. Na prąd to może być kosiarka. Ale w pana broszurce jest napisane jasno. 3 miliony aut elektrycznych w Polsce. To, że jest napisane, nie znaczy, że potem będzie. Kolejny seks skandal w walce o fotel prezydenta USA. Wiem już, czego mi brakowało. Wiadomość z ostatniej chwili. Kandydat na prezydenta obnażał się w parku miejskim w Sieradzu. Panie Januszu, czy to prawda, że był pan całkowicie nagi? Tak, obnażyłem się do rozsądku. A wie ta po co? Żeby pokazać ludziom, że jak mnie nie wybiorą, to każdy będzie latał goło i wesoło. Po tym sensacyjnym oświadczeniu poparcie dla Janusza, czarnego konia tych wyborów, wzrosło do 55%. Piotr, i tak się robi wielką politykę. Nikt i nic nie jest w stanie powstrzymać Janusza. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują właśnie, że to on zasiądzie wkrótce na fotelu prezydenckim. Tato, spot wyborczy gotowy. Od niego wszystko zależy. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Od teraz w naszym sklepie absolutny hit. Maseczki wielokrotnego użytku na tego kuryła wirusa. Mamy taką... taką i taką. Kalkulacja jest prosta. Maseczka kosztuje 25 zł, mandat za brak maseczki to 500. Czyli w tym momencie jesteś do przodu 475 zł. Za te pieniądze robisz takiego gryla i nęcisz sąsiada zapachem kiełbaski i karkówki przez cały dzień. Trzymajcie się!